Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Gorąco, drodzy Państwo, może ktoś by się zaczął śmiać, jest w Polsce, kiedy słyszy te idiotyczne kłótnie między politykami. Tymczasem na Ukrainie dzieją się rzeczy straszne, choć podobno widoczny jest pewien zastój na froncie, ale kto mógłby wiedzieć o tym lepiej, jeśli nie Kuba Maciejewski. Witam Cię, Kubo. Kubo, dzisiaj jesteś w Charkowie i to, co widzę za tobą, no łamie serce. To są właśnie obrazki, które widzisz niestety na co dzień. Co się dzieje w Charkowie, powiedz? 1000 budynków w Charkowie zostało już zniszczonych, ostrzelonych lub zbombardowanych, w tym 800 budynków cywilnych. A za mną jest szkoła, która jako pierwsza została w Charkowie ostrzelana, ponieważ Rosjanie wymyślili, że na pewno Ukraińcy mają tu swoją siedzibę wojskową, a tak nie było. I proszę Państwa, Charków właśnie płonie systematycznie od takich ataków. I każdego dnia, każdej godziny, każdego kwadransa słychać wybuchy od gradów, od Iskanderów, o tym, co się tutaj ze strony rosyjskiej dzieje. Ale ja widzę też pytanie, gorące pytanie tego programu, i ja zadam to pytanie komuś, kto lepiej wie niż ja. Jest z nami, słuchajcie, Jula, która ma najbardziej rozbrajający uśmiech w Charkowie. Potrafi nim rozmontować wszystkie zakazy, nie wolno, nie wpuszczamy, po czym Jula się uśmiecha i wszędzie nam wolno wejść. Jula, u mnie jest wopros, kiedy... U nas taki wopros w prawej efirie, po czemu Putin nie pobiegnił? Потому что он трус. Он трус? Потому что Россия, Путин заканчивается там, где ему дадут поебало. Może zrobimy napisy, które wygwiazdkujemy. W każdym razie Putin nie zwycięży i za dużo mu się wydaje. Jula, скажите, пожалуйста, что вы делаете через этой войны, через 3-4 недели, когда русские ударили в Харьков? Я живу на этой войне. Я помогаю военным, я помогаю цивильным, я помогаю детям, я помогаю собакам, животным, которых предали украинцы, которые уехали за границу прятаться. Они их бросили. Эти животные голодные, несчастные, бегают по улицам. Им некуда деться, им тут некуда спрятаться, они боятся обстрелов. Очень многие животные просто закрыты в квартирах. И мы сейчас занимаемся тем, что вскрываем квартиры, выпускаем животных, увозим в приюты и делаем все возможное. Słuchajcie, Jula, так как ей współpracownik Borys, они мне mówią: nie, wojna, jaka wojna? My nie jesteśmy na wojnie od paru tygodni, my jesteśmy na wojnie od 8 lat, od 2014 roku. Tak samo jest z Julą, która pomaga ludziom, pomaga uchodźcom, pomaga żołnierzom, gotuje dla żołnierzy, gotuje dla terrorobrony, dla cywilów, pomaga im wydostać się z bombardowanych miejsc. Pomaga nawet zwierzętom, które tam przecież też są uwięzione razem z innymi, prawda? Właśnie też losem zwierząt, bo często uchodźcy no nie zdążyli, albo zamknęli psy w domach i nie zadbali o nie. I Jula także je karmi, organizuje ludzi, którzy się zajmują zwierzętami. Ale ja chciałbym, żeby Jula pokazała jedną rzecz, no, która jest tą rozbrajającą codziennością. Скажи, пожалуйста, что у тебя? Я волонтер с палатки «Все для перемоги», яка стоїть в Харкові. Я буду переводить, послухайте. Добре. Яка стоїть, я могу на русском. На русском? Которая стоит в центре города, в которую первая попала осколочная ракета. Там были мои волонтеры. Юля была в месте, где первая ракета ударила в дом. Я показывал этот дом в предыдущих программах. Юля была там на месте и видела это ударение и увидела быстро раненых. Я более того, я ночевала в эту ночь не в палатке, как с первого дня. Я ночевала дома, я не ночевала ни разу за все эти дни. Я ночевала в палатке, я ночевала, присесть к ребятам в тероборону в здание облдержадминистрации. Жадной ночи не спендила Юля в дому от початку выбуху войны. Спи в наметах, спи там, где попросту потреба. И в ту ночь я спала с бойцами в здании ОДА. И в ту ночь, ну, по стечению обстоятельств, я 8 раз между капелек прошла и осталась жива. Я была в бомбоубежище, где после первых осколочной ракеты, которая попала в палатку и попала вода и побила стекла. Ракета, которая ударила в наметы, разбила вокруг шкло. Этот хук в центре города был великий, дуже знищення. И тогда... Бомбоубежище эвакуировало людей, выживших после первого обстрела. И я вот салфетки, которыми я вытирала рядом сидящих бойцов. Юля заховала... Zachowała, słuchajcie, te no, serwetki, serwetki, chusteczki, którymi wycierała krew rannych ochotników, rannych żołnierzy i cywilów, których po prostu widziała w tym momencie.
Да, это было, не было страшно. Это не было страшно, было страшно за тех ребят-волонтеров, которые остались в палатке в чистом поле. Было страшно за людей, которые нам несли свою помощь, гуманитарку, то, что необходимо, теплые вещи. Было за них страшно. Мне за себя страшно не было. Я зашла в здание УДА. Юля się bała, ale nie sama bała się za nich i szła w ten budynek, słuchajcie, który ja zresztą pokazywałem, który się walił, który płonął. Iskander przeszył go jak masło, 6 pięter przestrzelił po prostu jednym uderzeniem. Ja zeszła w zdanie UDA, był jeden laszat, były krasiwe jolki, krasiwe zdanie, krasiwa plusieć, krasiwa nasza palatka, wszystko dla перемоги. Ja, kiedy po obstrzelach, dwie rakiety było, после tych обстрелов вышла. Я не узнала город. Я попала в Армагеддон. Я вышла и кричала «Путин хуйло!». Я говорила: «Женщины, русские матери, заберите своих детей, иначе мы их порежем на ремни». «Уходи, русский солдат, мы тебя сюда не звали». Słuchajcie, Jula wyszła z tego budynku i mówi, że nie poznała Charkowa. Wyszła i znalazła się nagle w Armagedonie, złorzecząc Putinowi, złorzecząc Rosjanom, ale złorzecząc też matkom rosyjskim, które swoich synów wysłały na wojnę, teraz nie protestują, które po prostu pozwoliły, by ich dzieci ginęły na wojnie tutaj na Ukrainie, podczas inwazji. Ja больше всего обрадовалась, когда я узнала, что мои ребята-волонтеры, которые были в палатке в тот момент, что они не были в бомбоубежище, они выжили. Их взрывной волной раскидало, как котят. Но они поднялись и ушли в укрытие. Вот за это было очень страшно. А ребята спросили, у меня смотрят глазами чудесными, спрашивают: «Юль, что будет?» Я говорю: «Ребята, вы будете жить, вот просто мне верьте». И каждый прошедший день, каждое наступившее утро, они ко мне подходят, обнимают и говорят: «Юля, спасибо, мы верим, что мы будем жить». И они будут жить, потому что они рядом со мной, а я рядом с ними. Спасибо, Юля. Спасибо, Юля, дорогие państwo. Dziękuję, Юля, dziękuję ci bardzo. Opowiadała właśnie o tym, jak widziała tych ludzi, o których mówi zresztą dzieci, o tych ochotnikach, o tych, którzy mieszkali pod namiotem za zwycięstwo Ukrainy, w który też uderzyła kolejna rakieta. Opowiadała o tym, jak widziała ich strach, ich krew, ale mówiła też właśnie, że przeżyją, że razem dadzą radę. I to razem jest na Ukrainie wszechobecne. Także walczymy. Kuba, wiesz, chciałbym, nie zdążyłem spytać Julii, ona oczywiście ma teraz mnóstwo spraw na głowie, nim tam najmniej ważni jesteśmy my, polscy dziennikarze, choć oczywiście niezwykle dziękuję ci za tę wspaniałą rozmowę, poruszającą, bardzo również dla mnie wzruszającą, muszę ci powiedzieć, ale czy oni naprawdę wciąż wierzą w zwycięstwo, w to, że da się pokonać Putina? Przecież w takim Charkowie czy Mariupolu sytuacja humanitarna, no powiedzmy sobie szczerze, jest albo zaczyna być beznadziejna. Mimo wszystko widzę u tych ludzi niezwykłą odwagę, taką twardość, mimo tego, że im łzy często lecą po policzkach. Słuchajcie, ja faktycznie w pewnej miejscowości w końcu się wkurzyłem i mówię: słuchajcie, nie wierzę, że nikt z was się nie boi, że wszyscy wierzą w zwycięstwo, no dajcie mi człowieka, który wątpi. Tak. I wtedy jeden taki z żołnierzy niższego wzrostu, ciemnej karnacji, stąd krzywa Cygan, zaśmiał się i mówi: wszyscy, którzy wątpili, już dawno pouciekali. Zostali ci, którzy będą walczyć do samego końca. I tak właśnie jest, słuchajcie. Poczekamy, po prostu są pełni woli walki. Jak sobie radzi ludność cywilna w Charkowie? No oczywiście dzięki takim paniom jak pani Jula radzi sobie lepiej na pewno niż mogłoby się nam wydawać. To jest w ogóle niesamowita robota nie żołnierzy, prawda? Żołnierze oczywiście robią swoje, obrona terytorialna też, ale ci zwykli ludzie, którzy zajmują się przecież olbrzymią logistyką pomocy humanitarnej, pomocy międzyludzkiej. No właśnie, jak to wygląda? Jak oni próbują walczyć na tym froncie? Ja myślę, że wiele osób w Polsce zastanawia się, co by było, co będzie, gdy Rosjanie na nas napadną, jak się będziemy zachowywać, jak sobie będziemy radzić. I zapewniam państwa, że każdy człowiek, który już podjął decyzję, że zostaje, że narazi się, każdy taki człowiek oswaja się z każdym większym niebezpieczeństwem. Wczoraj przyjaciel Juli, mnie i tu fotografa Polskiej Agencji Prasowej, z którym się zaprzyjaźniłem, obwoził nas po różnych miejscach i widząc, że no, my już dużo widzieliśmy, że już naprawdę nie zaskoczy nas tak łatwo jak zagranicznych, francuskich czy angielskich dziennikarzy pokazaniem pierwszej ruiny, czy pierwszego żołnierza, czy pierwszego zniszczonego czołgu, tylko że my chcemy zobaczyć to, co naprawdę Ukraińcy przeżywają. Ja widzę
widziałem w twarzy Borysa, który nas woził, słuchajcie, rakiety waliły w osiedle, przez które przejeżdżaliśmy. No owszem, no co tu mówić, baliśmy się, ale Borys mówił, widzicie, to są rzeczy, które my tu mamy na co dzień. Z każdym złem, z najgorszym piekłem, jak widać, da się oswoić. Bardziej możemy zrozumieć, słuchajcie, ogromne trudy Polaków II wojny światowej, że naprawdę to, co wczoraj wydawało się straszne, dziś jest już oswojone, a jutro staje się już igraszką. To straszne, ale ludzka natura potrafi naprawdę oswoić się z niesamowitym złem. Jak żołnierze w Charkowie, jak ta siła, którą obserwujesz już od miesiąca, prawda, obserwujesz wśród żołnierzy, czy tam, czy Ukraińcy są w stanie jeszcze się trzymać? Obie strony, powiedzmy sobie to szczerze, są jednak już no, bardzo mocno ich siły nadwątlone, tak Rosjan, jak i Ukraińców. Tak, zdecydowanie, ale jeszcze Ukraińcy nie wykorzystali wszystkich swoich sił. Jeszcze nie wszyscy Ukraińcy dostali nawet broń, bo jest dużo więcej ochotników. W wioskach widziałem patrole, gdzie jeden karabin przypada na trzech ludzi, ale dwóch pozostałych ma kije baseballowe. Jest gotowy nimi naprawdę walczyć, a były to miejscowości przyfrontowe. Więc jakby dużo większy jest potencjał obrony. Myśmy przed chwilą z Julą byli w miejscu, gdzie żołnierze pilnują lotniska, gdzie mają swoją bazę, gdzie pilnują lotniska w jednej części Charkowa. I to, co ja już państwu mówiłem, powinienem wam powtarzać cały czas, bo o co mnie wszyscy Ukraińcy proszą. Ja wchodzę do tej bazy, jeden mi mówi tak, o Polak, słuchaj, moi są w takiej miejscowości, jak ono się nazywa, a Gniezno, podziękuj. Idę dalej, mówią, a moi są w takiej miejscowości, czekaj, zadzwonię, spytam, a Międzyzdroje, a moi w Krakowie, a moi w Łódź. I tu Łódź to najtrudniejsza do wymienienia, do wypowiedzenia. Słuchajcie, Polacy, ci, którzy to oglądają, ci, którzy pomagają Ukrainie, to jest takie wsparcie, dzięki którym tu ta wola walki nadal trwa. Ukraińcy nas bronią, bo my opiekujemy się ich rodzinami, więc ta wola walki jest jeszcze niesamowita. Powiedziałem, przyjdą gorsze czasy, jeśli Rosjanie bardziej zaatakują. I to będzie jutro, wydawało się straszne. Potem nastąpi dziś, przy którym się ludzie z tym oswoją. A potem będą to wspominać jako wczoraj, jako igraszkę, bo przyjdzie być może coś jeszcze gorszego. I ludzka natura, i bohaterska natura Ukraińców jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Kuba, tymczasem niech takim tłem, obrazkiem do tego, co mówisz, jest zdjęcie rosyjskiego pułkownika wziętego do niewoli nieboraka w ukraińskiej bieliźnie wojskowej i skarpetach. No obraz, przyznaj, nędzy i rozpaczy. Pewnie to widziałeś gdzieś, gdy dorwałeś trochę internetu i przeglądałeś to, co ukraińskie media pokazują. No to też jest jakiś obraz tej armii, tych dziadów albo dziodów, jakbyśmy powiedzieli w mojej Małopolsce, takiego kompletnego no już rozbicia, oczywiście rozbicia moralnego, bo oni ciągle mają mundur, oni ciągle mają karabin, może i kawałek czołgu również, ale widać, że jest to armia gdzieś wewnętrznie rozbita, skłócona, głodna. No, byle jak to wygląda, musisz przyznać. Byle jak to wygląda, ale przede wszystkim wygląda to właśnie tak, jak Wojtku zauważyłeś, marnie moralnie. Ja przez przypadek, a raczej przez dziennikarskie szczęście, byłem przy dwóch przesłuchaniach rosyjskich dywersantów zrzuconych tu po to, by właśnie robili takie rzeczy, jak mam tu za plecami. I oni nagle złapani, jak takie dzieci, kajały się, to nie ja, to mi kazali, ja nie chciałem. Takie wiecie, tchórzostwo, zwykłe tchórzostwo. Są silni, gdy są w tej kupie wojskowej, są silni, gdy mają przewagę militarną, a nagle, gdy coś się nie powiedzie, to ci Rosjanie, takie niemoty, wszystko niewinne, przepraszają, to nie oni. To widać różnicę między narodem rosyjskim a narodem ukraińskim. Widać różnicę między wschodem a zachodem. I tu mi przed chwilą jeden z żołnierzy powiedział, mamy raz gorszą władzę, raz jeszcze gorszą władzę na Ukrainie, mówi. Ale to my ją wybieramy. I jak my, Ukraińcy, raz zaznaliśmy wolności, to już Rosji nie chcemy. I to jest klucz, który chyba pozwala nam zrozumieć powody wysokiego morale Ukraińców. Na tym polega ta wojna. Wojna pomiędzy równymi i wolnymi ludźmi, a niewolnikami. W tle widzę za tobą, wśród tych ruin, flagę ukraińską, która w tych okolicznościach, że tak powiem, tam z daleka majaczy, która w tych okolicznościach rzeczywiście jest pewnym symbolem, który jest dla mnie uderzający. Kubo, bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję ci za twoją pracę i za to, że się narażasz dla nas wszystkich, dla naszych widzów. Trzymaj się tam ciepło. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy Kubie, drodzy państwo, ale nie kończymy oczywiście programu. Za moment kolejne gorące pytania. Świetni prowadzący, bardzo dobrzy goście. Serdecznie zapraszam po przerwie.